Mam piorunę chron, to jest kawał pręta stalowego. Ciekawie wygląda. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. A więc witam się już w biegu, żeby nie tracić za bardzo czasu, bo mamy dzisiaj do polatania trochę. Między innymi muszę pójść do druidów, którzy są na mapie, gdzie oni są. Obóz zakonu, kamienny golem. Niepotrzebny mi w tym momencie jest tutaj. Czyli nie w tą stronę idę w sumie. Dobra. To jednak musimy iść w stronę tą. Na mapie to jest zaraz. Jest tu pokazane. Aha, jest północ. Czyli musimy iść tak jakby na północny zachód. Do gaju druidów. O, z tej strony. Dobra. Czyli no w sumie mam na mapie czerwony znacznik, więc z tym nie będzie problemu. Okej. Ja teraz robię w tych odcinkach właśnie to takie trochę misje poboczne, ale uważam, że Wiedźmin to jest akurat taka gra, ona jest z dubbingiem, prawda? Tak, jest z dubbingiem. I dobra, tych utopców to ja ominę, bo nie chcę mi się z nimi walczyć. Wiedźmin akurat to jest taka gra, w której omijanie zbyt dużo kwestii takich mówionych przez bohaterów to jest trochę... No trochę złe, no bo tak naprawdę słuchajcie, autor gry, czyli w tym przypadku CD Projekt Red, że tak myślę chyba tak? Pomęczył się z dubbingiem, no bo mogli przecież dać, że bohaterowie się nie odzywają albo coś. Pomęczyli się z dubbingiem i są te głosy po prostu idealnie dobrane, więc no ja chcę omijać jak najmniej tych rozmów, a też niektóre z tych właśnie misji pobocznych są dość ciekawe. I ten let's play będzie trwał dłużej niż pewnie zwykłe let's play z Wiedźmina, no ale będziecie mieli przynajmniej jak najwięcej treści takich, no ogólnie klimatu z gry. No tak po prostu chcę nagrywać, lubię chodzić po tych wszystkich zakamarkach itp. itd. Gdzie jest ten główny druid? Starszy druid tutaj. Jestem taką osobą, która po prostu... Dobra, najpierw z druidem pogadamy, a później. Słucham cię, wędrowcze. Bywaj. Nine? Dobra, wait. Co, gdzie ja muszę iść? Dziennik. A... Nie. Nie ma tutaj tego? Kurczę. Gdzie to jest? Tu jest. Gdzie to tutaj? Druidzie, siemanko. Słucham. Szukam zaginionego chłopca z wioski cyglarzy. Nie widzieliśmy żadnego malca w okolicy. Cyglarze twierdzą, że porywacie dzieci i zmieniacie w driady. Czyś ty zgłupiał? Przyjmujemy tylko dorosłych. Mało kto wytrzymuje nasz styl życia. Dlatego Hierofant wyruszył szukać nowych kandydatów. Z dzieciakami są same kłopoty. A co do driady, to sam ją spytaj. Bywaj. Dziwne ujęcie. Powinienem porozmawiać z driadą o zaginionym chłopcu. No to nie jest logiczne wcale, żeby druidzi porywali dzieci i zmieniali je w driady. Dlaczegoż to? Otóż to by się nie zgadzało w ogóle ni chulery z książką. Otóż w książce, żeby mała dziewczynka została zmieniona w driadę, to nie druidzi ją porywali. Otóż porywały ją driady, jeżeli już jakieś dziecko się zapałętało w Brokilionie, bo tak się nazywa właśnie ten las. Wtedy dopiero... kurde, nie mogę się wysłowić. Wtedy driady porywały te dziecko i przekształcały ją w driadę. To nie były żadne czary, tylko... Dziecko wypijało odpowiedni eliksir albo, nie wiem, może napój. Raczej to był eliksir, no bo magia, wiadomo, te klimaty. Wypijało odpowiedni eliksir i po prostu metamorfoza w... tak jakby mieszkańca lasu. Więc nie zgadzałoby się to nie cholery z książką, gdyby druidzi ją porywali. Chyba, że mieliby jakiś solidny motyw. Dziecko. I oni porywają tylko dziewczynki. One. Driady porywają tylko dziewczynki. A to był malec... I to chyba był chłopczyk, z tego co pamiętam. W dzienniku to był chłopiec? Chłopcu, a nie dziewczynce. One porywają tylko dziewczynki, bo tylko dziewczynki mogą zostać driadami.
A bynajmniej tak mi się wydaje, chyba że w książce coś pominąłem. O, cześć. Szukałeś mnie? Szukam chłopca z wioski ceglarzy. Mieszkańcy osady twierdzą, że został porwany przez druidów, którzy chcieli go zamienić w driadę. Driady to tylko dziewczynki. Nie ma wśród nas chłopców ani mężczyzn. Wiem, że to głupie, ale upewnić się chciałem. Chętnie pokazałabym ci, skąd biorą się małe driady, ale... Tak? Chcę być wierna tradycji wyniesionej z Brokilonu. My, driady, bierzemy sobie mężczyzn tylko po to, żeby mieć z nimi dzieci. I nie wybieramy byle kogo. Tylko silnych i sprawnych osobników. Chcemy mieć pewność, że dziewczynki odziedziczą korzystne cechy ojca. Jestem wiedźminem. Czego jak czego, ale braku sprawności fizycznej nie można mi zarzucić. Wierzę, ale w dawnych czasach mężczyzna musiał udowodnić, że jest dobrym myśliwym. Przynieś mi skórę wilka. Dobrze, wrócę ze skórą wilka. Wszystko rośnie. Dobra, niech wam będzie. Już to dla was wykonam. Macie, o, właśnie, tu są wilki, więc będziecie mogli... O, właśnie, to jest chyba bestia, więc powinienem takim stylem. Chodź, to zaciukam was. O! Okej, walka skończona. Szczątki. Proszę bardzo. Skóry wilka, nawet trzy. Nie tylko jedna. Idziemy z powrotem do Moren. Już akurat to dla was zrobię, niech będzie. Jak? Już tą... Gwynblade. To jedno. Rozmawialiśmy o tym, skąd się biorą małe driady, pamiętasz? Owszem. Widzę, że myśliwy wrócił z polowania. Czy masz skórę wilka, o którą prosiłam? No pronto. Tu. To mogę ci dać trzy, jak chcesz. Sprostałeś zadaniu i udowodniłeś, że jesteś zdolnym myśliwym. Ale jest jeszcze jeden szkopuł. Słucham? Wiedźmini są bezpłodni, a my, driady, nie uznajemy seksu bez prokreacji. Okej, niech będzie. Nawet seks bez prokreacji może być korzystny. W jaki sposób? Wytłumacz. O kurde. I teraz trzeba odpowiednią opcję dialogową. Które jest takie najmądrzejsze? Druga chyba opcja. Proszę! Seks rozładowuje napięcie. Sprawia, że ciało i umysł lepiej funkcjonują, a więc są sprawniejsze. Chyba masz rację. My, driady, musimy być czujne i sprawne, żeby bronić Brokilonu, naszego domu. Poza tym moje ciało jest dziełem natury i domaga się miłości. Chcesz iść ze mną? Tak. Zostań na ten dzień moim mężczyzną. Nie było dźwięku. No i proszę bardzo, karta. Myślę, że jakoś tam część widowni zadowoliłem tym co właśnie tym questem. Proszę bardzo, macie kartę. Teraz musimy wracać do Waski. Postacie driady. A właśnie, bo miałem to dokończyć i nie skończyłem wtedy. A tak zostawiać bez... Jest zaznaczone na... Dobrze. Tak? Dobrze. Miałem dokończyć, ale nie dokończyłem, dlatego teraz dokończę, żeby było dokończone. Tak, jestem jednym z tych graczy. Akurat można graczy podzielić na dwa typy. Na tych, co lubią chodzić po mapach, szukać różnych przedmiotów, eksplorować, po prostu zdobywać przedmioty z różnych tych. Po prostu... Jak to moi koledzy nazwali, być takim śmieciarzem, który łazi po prostu po bokach, zbiera różne śmieci. Ma to swoje plusy i minusy, ale tak. I można być jeszcze takim innym typem gracza, czyli można być graczem, który z grubsza tylko zbierze to, co jest, a to, co nie szuka jakoś specjalnie żadnych sekretów ni niczego, idzie po prostu dalej przez fabułę. I plusy są takie, że gracz, który właśnie, ten drugi gracz, który nie szuka tych sekretów, on szybciej przechodzi grę. Szybciej mu zajmuje... Znaczy, mniej mu zajmuje rozgrywka, szybciej przechodzi całą fabułę. Zadania poboczne robi, ale to też nie wszyscy z tego typu gracze robią te zadania poboczne.
po prostu krócej, szybciej przechodzi gry, ma czas na inne, chociaż to jest też minus, no bo szybko się przechodzi grę, więc no tak trochę lipa, ale gracz, który szuka po takich różnych zakątkach, może znaleźć dużo pozytywnych, znaczy takich dobrych rzeczy dla siebie, ulepszyć swoją postać, tylko jest minus, że zajmuje to o wiele więcej czasu. A więc ja jestem z tego typu graczy z pierwszej grupy, czyli lubię łazić po różnych zakamarkach, szukać, zbierać, jestem takim kurde śmieciarzem, ale lubię tak łazić, po prostu nie lubię zostawiać, jak mam wrażenie, że gdzieś tam w rogu coś jest z mapy, to muszę tam pójść, bo aż mnie rwie, jak tam nie pójdę. Po prostu tak, taki mam styl gry, ale dobra, gadajmy z Waską, żeby nie tracić czasu. Dobra, wodni panowie są blisko, cieszę się. Druidzi nie porwali waszego malca, ale nie wiem, co się z nim stało. Jak znajdę chłopaka, dopilnuję, żeby dotarł do domu. Otaczają nas wrogowie. Chłopiec przepadł i niech to wszystkim będzie przestrogą. Musimy być czujni i gotowi. Gotowi na co? Wodni panowie są blisko. Bywaj. Zostaniecie wywyższeni. A wasi wrogowie będą starci w progu. Wodni panowie, o mój Boże, Wodianoi. Tak. Tych mieszkańców tej wioski ceglarzy można trochę utożsamić z jakimiś poganami albo kimś. Ale dobra, nie będę tutaj już takich teorii wysnuwał, żeby nie było. Co ja tu mogę jeszcze zrobić? Ponapiżdżać się na pięści, ale to nie w tym akcie. Mam już 4 sefiry, to nie. Tajemnica Wyzimy, przesłuchać świadka. Z Kalksteinem, czyli muszę wrócić teraz do Kalksteina, no po prostu... No dobra, to ja wracam, jak do Kalksteina zajdę, także chwilka. Okej, jestem z powrotem, ale tym razem w laboratorium. Oj, tak, Kalksztajn. Przepraszam, zamyśliłem się. Ojojoj. Jeśli chodzi o wieżę... Tak. Rozmawiałem z Waską na bagnach. Dzięki niej znalazłem kartę wieża, która opisuje, w jaki sposób strażnik zostanie obudzony. Pokaż tę kartę. Co ciekawe. Alegoria, ale czytelna. Wyraźne wskazówki. Widzisz, Wiedźminie, wiele zależy od interpretacji, ale wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Alchemikowi łatwo zrozumieć innego alchemika. Oświeć mnie. Strażnik obudzi się w ściśle określonych okolicznościach. Primo, musi to się odbyć w sąsiedztwie wieży. Ten warunek jest spełniony. Sekundo, do obudzenia golema potrzebny będzie odgromnik. Odgromnik? Rysunek na karcie przedstawia człowieka w koronie, co może być aluzją do króla Hermana Szalonego. Trzymajmy się tematu, Kalksztajn. Będziesz potrzebował urządzenia, które ściąga pioruny. Mówiąc wprost, solidnego pręta z metalu. Dobry kowal powinien go wykonać za umiarkowaną opłatą. I co dalej? Na koniec najważniejsze. Będzie również potrzebna burza. Przyznam, że jestem w kropce. Nie mam pojęcia, jak skłonić do współpracy matkę naturę. Postaram się coś wymyślić. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, powinieneś udać się do strażnika i doczepić do niego odgromnik. Energia pioruna ożywi golema. I co dalej? Nie mam pojęcia. Wierzę, że sobie poradzisz. Jak już rozprawisz się z golemem, będziesz mógł sporządzić bardzo rzadki eliksir, wykorzystując jego serce. Oto receptura. Zobaczymy. Jak do... Wyjdź. I co? Powinien... Promku. Tak. Dzięki. Dobra, myślałem, że tego nie klikałem, dlatego... Olo! Który zrobi dla mnie odgromnik. Już teraz wam mogę powiedzieć, że burzy na pewno nie wywoła żaden mag, chyba że bardzo potężny. Nie wywoła żaden mag normalny, chyba że wywoła go... Burzę może wywołać osoba, która obcuje z naturą. I to jest chyba spora podpowiedź. Dodam jeszcze, że ta osoba jest na bagnach. Osoby. Ciekawe, czy zgadniecie. Jak ktoś grał w Wiedźmina, to już pewnie będzie wiedział, o kogo chodzi. Ale ja nie będę mówił.
Dobra, czyli musimy iść do Kuwalia. O właśnie, śmieszna rzecz się stała. Otóż... jak uniewinniłem tego... Talara, tak? Uniewinniłem Talara, to słuchajcie, wiecie co się stało? Płatnerz zakonu już nie chce mi nic sprzedawać. Nie, nic. Nie mogę nic u niego kupować, nic. Po prostu mówi, że musiał być przyjacielem zakonu, a o mnie nie słyszał. What the fuck? Albo to jest błąd w grze, albo to jest celowe, więc what else? Co my możemy jeszcze dzisiaj zrobić? Mam dużo kasy strasznie. Co kryje prawda? Gra w kości. Nie. 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 Ach, jaj. Muszę teraz znaleźć, po prostu znaleźć coś, co mi pomoże. Tak. Muszę znaleźć cokolwiek, bo teraz nie mam pojęcia, co mogę robić jeszcze w tym odcinku. Także wrócę, jak coś znajdę. No, patrzcie, patrzcie. Ludź to nie ludzia przyszedł. Zgaduję, że czegoś potrzebujesz. Nie do końca ludź. Zgaduję, że możesz mieć coś, czego potrzebuję. Malcolm Stein, Kowal. Po prawdzie to lepszego zaopatrzenia nie znajdziesz w tej dziurze zwanej Wysimą. Geralt Rivi Wiedźmin, miło mi. O. Można coś u ciebie kupić? Zoltan mówił o tobie wiele dobrego, więc możemy ubić interes. Jeśli chcesz coś kupić, pogadaj z moim uczniem. Ja zajmuję się przekuwaniem broni i zamówieniami specjalnymi. Potrafiłbyś zrobić dla mnie odgromnik? Długi, metalowy... Wiem, co to odgromnik. W Mahakamie używaliśmy piorunochronów w czasach, kiedy wy ludzie modliliście się do burzy. Zresztą do dzisiaj nie wiecie nic o piorunochronach. Dasz radę wykonać dla mnie piorunochron? Próbujesz mnie obrazić, czy po prostu gadasz dla samego gadania? Zrobię go za 50 orenów. Drogo. Zgoda. Później. Ej, Geralt! Może dałbyś mi się zgodzić lub nie zgodzić na tą propozycję, co? Stary, a może ja bym nie chciał tracić 50 orenów z mojej puli kasy? Może mi szkoda pieniędzy na ten odgromnik i damy na głowę golema kawał batpatyka? Co? A może miecz tam dasz? O, Geralt, to jest dobry pomysł, słuchaj. Który tu miecz? Żelazny. A mi szkoda tego. A dobra. Ukradnę jakiemuś ze strażnikowi miecz. Słuchaj mnie, Geralt. Słuchaj. Popatrz na mnie. Patrzysz na mnie? Nie wiem, czy na mnie patrzysz. Tak, masz dość niewyraźny wzrok. Mogę jakoś zmienić. Nie to! Oj. Dobra. Anyway. Tak będziesz na mnie patrzył. Okej. Słuchaj, Geralt. A co, gdybyś wziął miecz? Jakoś przymocował go do głowy golema. Co? To jest żelazny miecz. Nie wiem, czy to zadziała. Ale tak, może to zadziała, co? Może żelazo też zadziała tak jak odgromnik, co? Co ty na to? Geralt pierdzielnie go piorun? I nie musiałbyś tracić 50 orenów? Nie? Nie? Geralt, nie? Nie odwracaj się ode mnie. Nie? Dobra, nie to nie, to już zapłacę te 50 orenów. Zdzierstwo jak cholera. Drogo. Aha, teraz nie chce mnie ten kowal widzieć, bo ten kowal mnie lubi. Czyli mogę wybrać, albo ten kowal mnie lubi, albo ten kowal mnie lubi. Oh well, no to dobra, spoko. Chwilka, co tu masz w szafce? Piwo, a co jest u sprzedawcy? Powitać zacnego pana. Jesteś pomocnikiem kowala? Ano jestem, sklep prowadzę i o porządek dbam, czego wam trzeba. Ano witam. Pokaż mi wasze wyroby. Pan Chivaj mówił, żeście równe chłopisko. To nie widzę przeszkód, co by interesi gubić. Oto towar. Oto towar, dobra, spoko. No, widzicie, towar jest taki sam u jednego i drugiego kowala, więc what else? Nie, whatever. Nie masz nic interesującego dla mnie. Muszę przyjść do ciebie później, kowalu, prawda? Ładna kuźnia. Pewnie jesteś z niej dumny. Pewno, że ładna. Teraz to już tylko ładna może być.
odkąd mi połowę sprzętu zrabowali. Złodzieje? Najgorsi ze wszystkich. Urzędnicy chędożeni. Przyładowali mi podatek za prowadzenie nieludzkiego interesu i handel nieludzkimi wyrobami. Jak mam, kurwa, się chmać wykuwać ludzkie sprzęty, skoro jestem krasnoludem? Dziwnym zbiegiem okoliczności ten człeczyna z zakonu ma od niedawna nowe kowadła, mahakamskie, bardzo do moich podobne. O, ty! Ej, to może jednak pod tym... Może jednak tym razem stanę po stronie elfów? Bo widzę, że ludzie tak nie do końca... Nie będę teraz materialistą. Przyszedłem po piorun ochron. Już gotowy. Jest twój za 50 orenów. Już! Proszę, 50 orenów. Tak jak się umawialiśmy. Mam piorun ochron od gro. Szkoda, że nie można w Wiedźminie skakać. Bo wtedy teraz bym skakał Geraltem i tak, dobra, bez skakania tylko. Mam piorun ochron, to jest kawał pręta stalowego. Ciekawie wygląda. Przyrząd absorbujący wyładowania elektryczne, które kumulują się na samej długości pręta podczas uderzenia, podczas wyładowania elektrycznego, potocznie zwanego gromem lub piorunem. Powstaje on w wyniku... Koniec. Wychodzimy. Okej. Muszę teraz na bagna iść, ale... To jest główne zadanie, czyli ożywienie tego golema. Jeszcze jedna rzecz, bo ja już to przez kilkanaście odcinków mam w ekwipunku, jeszcze tego nie użyłem. Otóż z upiornego psa, z tamtego aktu, co była ta wieś od Menty, można dostać specjalny składnik. I ten składnik można przerobić na specjalny eliksir. Eliksir, tak. Można jakoś tą kartę kliknąć sobie, nie? No, okej. Na specjalny eliksir, który, jak widzicie w opisie, zapewnia jeden srebrny talent, a więc chluśniemy go. Thank you, man. Thank you. Very thank you. Okej, jako że ja teraz musiałbym robić cięcie, żeby szukać, co mam zrobić w tym odcinku. Tak, musiałbym iść na bagna w tym momencie. Ale my teraz tego nie zrobimy, ponieważ już jest 20 minut, także... Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dobra, normalnie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych filmików i na razie.